Zośka dla nas był wszystkim. Był ideałem, był wzorem. Każdy był w jakiś sposób, ale to każdy z nas, znaczy z żołnierzy Zośki. Każdy chciał być w jakiś sposób podobny. No może było bardzo dużo legendy wokół jego postaci, bo zanim ja go zobaczyłem, zanim ja go poznałem, to już wiedziałem o jakichś takich historiach, że on jest wspaniałym organizatorem, że on jest bardzo odważny, że on jest taki przystojny, za bardzo nawet jak dziewczyna, nie jak chłopak. I te podejście moje takie w stosunku do niego od razu było, kiedy myśmy się spotkali, poznali. Ale jednocześnie jakieś takie zrozumienie, to jednak kolega, tak samo dowódca, na zupełnie innym odcinku, na innym oddziale, bardziej czynnym, bardziej takim reprezentacyjnym, można powiedzieć, bo właśnie bezpośrednio w walce z wrogiem mundurowym, wrogiem w dodatku tym najgorszym, Gestapo, SS, SD, no ale kolega taki, do którego jakoś bardzo chciałby się podciągnąć te wszystkie swoje jeszcze ukryte gdzieś na dnie duszy słabostki, podłostki, tchórzostwo jakieś, bo mówią wszyscy, prawie wszyscy, że odwaga, że bohaterstwo, no tak. Ja wiem, że ja się bałem. Później przyszła jakaś rutyna, jakieś otrzaskanie się. Spotkałem kolegów, którzy bali się ode mnie więcej, albo na przykład ja byłem z pistoletem na stacji, bo akurat miałem później jakieś zadanie do zrobienia i kolega, który mnie tak, a cześć, dzień dobry, puknął lekko tak pięścią w brzuch, uderzył w pistolet i co to jest? Ja mówię, pistolet, wiz. Co to ty nosisz? Nie boisz się? Że ja mu zdążyłem odpowiedzieć, że nie boję się i zresztą on mnie potrzebny jest. To nie ma go, to nie było go, zniknął mnie. Bał się. No i wtedy rzeczywiście jego strach, mój nie. No rutyna, może ja bym wtedy na jego miejscu na samym początku bym się też tak samo bał jak on. Później się mniej bał. Więc jeśli ktoś mnie mówi, że się nie boi, to ja nie wierzę. Że się nie bał, to ja nie wierzę w to. On się musiał bać w jakiś sposób i w pewnych okolicznościach. Dla mnie największym bohaterstwem to jest Stasio Nel z pustyni Puszczy Sienkiewicza. On się bał, ale on poszedł dla Nel po ciemku przez puszczę. No i ja przypominałem sobie nieraz tą historię, wtedy, kiedy ja się bałem. Że owszem, ja się boję, ale pomimo tego ja muszę pewne rzeczy, właśnie te, które muszę zrobić. No a były jeszcze strachy mocniejsze, jakieś instynktowne. Ja na przykład później już, przed samym wyzwoleniem, no już się prawie niczego nie bałem, już taką rutynę miałem, tak mi się zdawało. Jak przyszły te naloty Armii Radzieckiej, jeszcze przed powstaniem, ja mieszkałem w Radości, te pierwsze naloty, no to było okropne dla mnie przeżycie, jak samolot zaczął pikować, świstej bomby. Nie wiedziałem, co z tym zrobić. Cała sztuka polegała wtedy na tym, żeby nie dać poznać otoczeniu, że ja się boję. Ale w środku to ja się tak trzęsłem ze strachu. Tak strasznie się bałem, że też nie potrafię tego opisać. Ale i co ciekawe jest, w pewnym momencie miałem znów zadanie do wykonania. I wtedy, kiedy był taki nalot, a byłem po broń dla oddziału do koncentracji naszej, i tą broń wydawałem i ludzie, którzy w tym domu z pierwszego piętra i z parteru zaczęli schodzić i taka matka z dzieckiem nie mogła sobie dać rady, ja to dziecko wziąłem na rękę, żeby jej pomóc znieść na piwnicę, wtedy się automatycznie przestałem bać. Wiedziałem, że jest ten sam nalot, że czym to grozi, bo podmuch był taki fantastyczny, że to powinno mnie przestraszyć, spłoszyć. Nie bałem się wtedy. Więc strach to jest jakieś takie względne pojęcie. Ale Zośka był wszystkim. Zośka dla nas był wszystkim. Był jakimś ojcem i przyjacielem, jakimś trudno do określenia czym. Pamiętam moment, kiedy po akcji w Sieczychach zrobiliśmy taki postój, taki mały jak gdyby apel. Była zbiórka w szeregu wszystkich, którzy wtedy byli. Przy drodze rozkaz wyłożenia broni, która została, chodziło konkretnie o granaty, o filipinki, o plastik, przed sobą. No i pod drzewem tak nieopodal leżał Zośka, przykryty takim kocem, twarz odsłonięta.
i wyglądał, jakby spał, uśmiechnięty był. To nie przyglądałem się kolegom, bo stałem dosłownie na lewym skrzydle ostatni, dlatego że ta sekcja, w której byłem, w oddziale Kołczana, była też tak właśnie w marszu ustawiona. Nie patrzyłem na kolegów obok, ale nie chodziło o to, że tam ktoś mówił na temat Zośki, że była cała ta sprawa taka techniczna, przeglądu broni i tak dalej. Ale w tym momencie, kiedy było tak już formalnie, oficjalnie powiedziane, że Zośka od nas odszedł, że zginął, ja płakałem. Stary chłop, stary zabijaka, nie płakałem, w ogóle w życiu płakałem, a w 1939 roku wtedy, kiedy mundur zdejmowałem, to był drugi mój płacz. I wtedy sobie dużo rzeczy mówiłem, różnych rzeczy. Zresztą w oddziale Zośki brałem udział już później w akcji w Celestynowie, nie w samej akcji. Już nie byłem w oddziale Zośki wtedy. Współdziałałem swoim plutonem w tej akcji. Do tego czasu byłem, do śmierci Zośki tylko byłem. Śmierć Zośki jakoś mnie wytrąciła z takich różnych jakichś przyjemności osobistych. Od tego czasu nie śpiewałem, od tego czasu nie tańczyłem do czasu wyzwolenia. Nie śpiewam do dzisiejszego dnia. To są jakieś takie wtedy porywcze sobie powiedzenia. Pamiętam jeszcze i to ciągle, że dlaczego nie ja, dlaczego nie wszyscy, a on. Pamiętam te łzy, pamiętam, że to było jakieś najmocniejsze przeżycie chyba z całej mojej okupacji, które zresztą w jakiś sposób tak zaważyło na moim życiu, że chyba i dzisiaj ludzie się, niektórzy śmieją ze mnie, że wariat, że Don Kiszot. Ja nie umiem jakoś inaczej postępować. Wiem, że jeśli się spotkam ze swoimi kolegami, to oni jakoś widzą to, co ja w tej chwili jeszcze robię, uśmiechną się i oni mnie rozumieją, ja ich rozumiem. I to mnie wystarczy, że na ileś osób jakaś, w jakiejś dużej proporcji jest jakaś bardzo mała, nieliczna garstka, która chce utrzymać testament Zośki. Ten testament, który on nam w zasadzie może nie mówił, nie napisał, nikt go nie odczytał, ale swoim postępowaniem jakoś przekazał. Moja praca społeczna cały czas, nawet po tym, kiedy już byłem na ręcie i nawet chwila, kiedy się bardzo źle czułem, chwila, kiedy leżałem chory w szpitalu, a potrafiłem jeszcze pisać do ludzi, którzy... Mam jakieś takie urywki podziękowania, że właśnie dobrze, że napisałem, że potrafiłem im w jakichś ciężkich chwilach pomóc do jakichś słusznych decyzji. Dla mnie ta satysfakcja jest jakimś wielkim, czymś jakimś takim drogim, który mnie daje satysfakcję spełnienia swojego obowiązku do końca uczciwie, daje jakąś radość. Wiem, że jeśli jeszcze raz musiałbym żyć, urodziłbym się jeszcze raz, to tak samo identycznie starał się postępować i robić, jak robiłem. To właśnie dlatego, że spotkałem się z oddziałem Zośki, z Zośką jako takim, z nim samym właśnie. On się stał tym samym symbolem. To na pewno był człowiek żywy, z krwi i ciała, ale ten duch, który żyje w nas, to zresztą nie tylko w nas jakoś przeszedł, promieniował. Może w jakieś charaktery, środowisko trochę podobne, trochę wychowywane w jakimś zbliżonym duchu do tego. Zośka był dla nas wszystkich, ale Zośka to nie jako jakiś człowiek, jakaś idea fix, jakaś abstrakcja. To była idea konkretna, praktyczna miłości do ojczyzny, obowiązku, prawdziwego poczucia tego obowiązku, przyjaźni, cech jakichś takich trudnych, bardzo często bardzo trudnych, ale takich, które dają satysfakcję, dają radość życia.